Siemaneczko, jestem Pepeton Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj na nim się zbiorę owsa. Dawny owiec. Ale więc co? Wiadamy do naszego fara, oczywiście rzecz jasna. I odpalamy maszynerię. I grzejemy. Tu się jeszcze jedna godzina, bo far no, zbytnio więcej nie wyciśnie swoich. Twoje roboty. Oj, tu trochę widzę, że jest coś nie ten, nie ten teges. Coś tutaj się z terenem zrobiło, nie tak? Dobra, może się uda teraz pojechać? Dobra, jakoś tam się dało. Elegancko. Chyba nie minęło między dniami, można powiedzieć, że. Fajnie, trochę roboty podrobiłem, można powiedzieć. Nadrobiłem, ale ponieważ pozwoliłem sobie część belek oczywiście z łąki. Bardziej inaczej. Pozostawiamy sobie belki na łące. Można trochę już przygotowywać się do nałożenia. Chodzi mi o nałóż. O jest. Właśnie to przycina dzisiaj. Nie miło się nie coś. Nie wiem o co chodzi. Jakoś tak ten bar mi się zapokuje. Nie ma siły jechać. Ale już tam na początku tak było. Zobaczymy. Nie. To łąka była. To nie. Zobaczymy, jak ten owiec w ogóle po tej łące odda. Jestem bardzo ciekawy. Na razie początek jest bardzo dowalający. No mamy przejechany kawałeczek. Rzecz chyba wrześniaka mamy 300 kilo. Więc naprawdę nie jest tak źle. Odnośnie tego owsa. Tak podejrzewam, miałem nająć, a wiecie, do owsa kombajn. Po prostu bo gościu miał mi pasować i zabierać tą słomę na zapasowanie. Ależ jeśli udało mi się po mediach po niektórych pasować, raczej ściąć farę jęczmień i przyjechał gościu mi to ściął, no to postanowiłem też tym farem swoim tutaj owiec obkosić. Mówię, dobra, może się uda jako tako to ogarnąć. Dobra, widzę, że ktoś tak zbytnio ładnie nie wetnę. To się trochę mnie poknuciła. Po tym wszystkim. Trochę przechytorzem zrobił. Ale bez obaw te pole w sezonie będzie już moje po żniwach. Ponieważ ja je kupuję. Mimo wszystko moich obietnic. Można powiedzieć, które były złożone pod względem zakupu prasy. Już są spełnione po części. Ponieważ jak wiecie, w poprzednim odcinku nie widzieliście, ale jesteśmy dogadani już z tym właścicielem właśnie z Francji odnośnie tej prasy. Żeby sprawa wygrana, no to ja sobie będę mógł elegancko tą pasę, później tą pasę zapłacić. Pasa już zostaje u mnie. Już jest dogadane. Ponieważ wszystkie te belki po tej mojej lewicy, tak powiem, będą sprzedawane. Bardzo dużo tych belek mi wyszło. No spontanicznie tej usiana zrobiłem no, sporo, patrząc na mój obieg ogólny, zużycie siana. Więc troszeczkę kasy zrobię siana, na pewno. Musimy być dogadani z gospodarzem. I będzie to sprzedawane. Gospodarza. Gospodarz sobie przyjedzie, zabierze. Ja, a ktoś mi jączek nie dotykam. No kasę będę liczył. Nie wiem, ile tego będzie. Ogólnie tych belek było 34. Jak dobrze pamiętam. Ogólnie wszystkich belek siana miałem 60. 50. Więc dość sporo miałem, 50 albo 60, już nie pamiętam, naprawdę. Mi się pognociło. Nie, 50 kolek siana. Miałem. Ogólnie. Miałem 19 i 20...
ostatni 30. Jeden stąd chyba bodajże. Więc to stałe się jest tu, z tego pola właśnie, z tej łąki idzie na sprzedaż. Więc mam nadzieję, że mi stateczkę stracie pieniędzy na zakup tego pola właśnie, sąsiadującego, o którym właśnie mówiłem. Przydałoby się trochę tu rozwinąć dalej gospodarstwo. Dzierżawa aktualna, po żniwa wchodzimy na następne 3 działki. One i jeszcze jedną łąkę. Z tego to będzie naprawdę ogrom, ale bez obaw. Byłem już w gminie, w urzędzie budowlanym, tak jak to się mówi. Jezu, nie w urzędzie budowlanym, inaczej. Ale wiecie, od budowy ogólnej i mam pozwolenie na budowę. Więc będę mógł sobie na spokojnie już stawiać parę rzeczy, a mianowicie chodzi mi o, na razie nie o, wcale nie o szopę, chodzi mi o zadaszenie właśnie na moich królek tutaj, żebyśmy mogli sobie to zwiększyć, nawet pyków, bo nie chciałbym właśnie sprzedawać tego siana, bo jest tego za sporo po prostu, więc chciałbym to tylko po prostu zrobić na tej zasadzie, że będę sobie po prostu postawię zadaszenie. Dobra, widzę, że niepotrzebnie jest z tamtej strony ustałem kombajn, bo troszeczkę inaczej ciągnikiem, bo miałem troszeczkę to inne plany. Oczywiście czerwoną 30 sobie tu wszystko ogarniałem. Te balotki, które właśnie ustawiam sobie na łódce. Tyk, trochę nieudolnie, ale spokojnie, jakoś tutaj się jest tą lepiej chyba z innej niż dziesiątką. Dziesiątka jeszcze z talerzówką stoi, no bo czekam na, muszę złożyć sobie belki ogólnie, nie patrzcie, że tam szczepa stoi, bo musiałem jakoś naścielić naszym krówkom, więc tutaj poprawa nie spełnia wymogów, ścielić sobie automatycznie, tak powiem, więc trzeba sobie posiadzi. Ale już nie wnikamy w szczegóły. Więc tak, przychodzi 3 pola orne. Właśnie. 3 pola orne będą przychodziły i będzie jeszcze właśnie jedna łączka, więc trochę tego będzie towaru. Więc jak powiedziałem, będziemy tutaj ogarniać temat zadaszenia do naszej kruchy. Naszego bydła. Materiał ogólnie wszystko 25 tysięcy. Myślę, że adekwatnie, bo to będzie tak mał w planie taki fajny budynek. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. Miałem o tych pieniądzach. W tych 20 tysiącach się zamknę. Świecie, może sobie już miarę ustanę przy sąsiedzie. Mam nadzieję, że nie będzie krzyczał na mnie, jak sobie ustanę na chwilę obecną. Chociaż nie, bo czekajcie, bo się o jest wysypie, no nie. Tak nie mogę ustać. No to jedziemy na pole. Dziur. Idziemy tu studować. Niech sobie tu stoi, 30. Szybszym biegiem. Szybszym duchem pójdziemy. Dobra, lecimy dalej. I tak, zadasze nie będzie zrobione, no bo trzeba się rozbijać. No trochę czekaj, nie wiem, kosztowało ten sezon. Na pewno już dobiłem kredytu, nie będę się bojał pod tym względem, ale będę, że będę miał to na coś konkretnego wzięty kredyt i będziemy się to powoli całe, dobra, to nie mogę wyrysować. Już wypudziłem, ślimak poszedł się jebać. Dobra, myślę, że jakoś tu się tak ogólnie uda nam jakoś obkosić, ja już nieśliwie. No fala już trochę też ugarła, nie dostała na pewno w przyszłym sezonie, jeśli ta dzierżawa dojdzie. No ale myślę, że jeszcze tak z dwa sezonki sobie na spokojnie ten pan będzie radził na luzie. Jeszcze pociągnie parę hektarów więcej. Przydał dychy, 12 hektarów myślę, że będzie w stanie tutaj ogarnąć. Bo teraz chyba ogólnie mam zabudowałem się na 60 arach. Więc mam jakieś 4,60. Gdzieś tutaj ogólnie
swojego pola, swojej łąki. Hektar, 60 godzin na polem, 4 hektary gdzieś mamy ornej ziemi mamy tutaj. Ogólnie dzierżowa. Nie, przepraszam, jeszcze to kupiliśmy. Miałem. No to dużo tego nie ma. Rzecz biorąc. Tutaj nic nie jest tak źle. Jeszcze farm będzie mu długo tyle jeszcze obkosić, mi się zdaje. Na spokojnie, mimo że czasowo będzie troszeczkę słabo. Pod tym względem. Ale powinno dać się jakoś ale tu porobić. Pyk. No daj, jakoś już trzeba zrobić. No jest nierówno, tak? Po tej łące jest strasznie nierówno. Myślałem, że jak przyjdzie, znaczy przyjdzie, jak sobie wynajmę kup i wszystko to będzie jakoś lepiej wyglądało na jedną stronę, jak się będzie wzięło, jak uchwalało, przepraszam. Co mi się myli? To wszystko dzisiaj. Trzeba podnosić, opuszczać, bo nie idzie. Dobra, jakoś tutaj, no jest jakiś tutaj. Nierówności są, tak? Nie ma idealnego pola, tak powiem, ale tak jedynie nie ma, myślę, że kwestia czasu nawiozę trochę ziemi, nawiozę podugną to jakoś i będzie elegancko. Powinno być elegancko. Tak mi się zdaje. Pyk. Jakoś tam mniej więcej będzie wykoszone teraz naokoło. Półtora zbiornika praktycznie jest naokoło. Więc naprawdę tak jak i nie ma. Dobra, pojedziemy sobie może w tamtą stronę, tak? Od tej. Sobie pojedziemy i zaczniemy sobie podkraszać na spokojnie. No i mioli, proszę Państwa. Szczerze, no, pole ma potencjał dość spory. Jakbyśmy nie mówili, bo no jest 12 odcinka, minuta odcinka, a my dopiero jedziemy drugie okrążenie. No praktycznie nic nie zaczynaliśmy na rynek przerwy. W sensie czasowej, więc może minuta, więc 11 minut już siedziemy. Drugie okrążenie to będziemy robić, robimy. Chyba się jakoś taka skrzydłatka nie idzie. Szczerze mówiąc. Ale myślę, że jakoś tutaj uda się to fajnie ogarnąć. No farm, mówię, jeszcze może jest dwa sezony, podejrzewam, też będzie do wymiany, jeśli nie wyzionie ducha. Więc no, trzymajcie kciuki, żeby nie wyziono ducha. Bo my szkoda by tego kombajnu było, bo mimo, że jest dość małym kombajnem, to jest jedno, no i jest wolny, tak, żeby ten przemiał, żeby on ten przemiał. No, w sumie dobrze będzie przemiał tego zboża, tylko to trzeba trochę wolniej jeździć, żebyś się go nie pogubił. Więc tutaj też jeszcze tak może tragedii nie ma, dobra. Pojedziemy tak. No, ale widzę, że mi się raczej to chyba nie zmieści do końca. Chociaż może, nie wiem. Ciężko stwierdzić. Ciężko mi stwierdzić. O dobra, nie jest źle. No, troszeczkę widzę, wychodziło gdzie nie idzie chwastów od spodu. No ale nie jest tak źle. Będę ścienisko ogólnie, jak patrzę. Nie wiem, czy tam to takie samo było? Ścienisko. Zielone, fajne takie. No i na chwasty fajne klimat dają na mimo wszystko. A my wiecie, tutaj no nie zdążymy opyskać zboża. Na pasty. Też odwaliłem podpalić lipę pod względem uprawki, bo nie dałem po prostu pysku na, nie wiem, przez hodowło czy na orkę właśnie zrobić opysk, żeby pasty nie podchodziły. No, na tym doproszeniem dałem dupy, no ale nie ma takiego złego, jak już tutaj ten owiec tak mi daje. Ale też na świnianie ten owiec idzie, więc no pewno troszeczkę kasy będzie z tego, bo właśnie od świniani właśnie chciał przyjechać. Ze świniani chrami chciał właśnie wziąć, przyjechać swoim kombajnem, ale mówię,
raz tak przyjedzie, odetnie mi na kasę za obcięcie i tak dalej, no trochę będzie słabo. A miałem, że po jęczmieniu ładnie mi to popasował. Wiadomo, to mi kosztowało 6 tysięcy. Całościowo. Całościowo kosztowało mi 6 tysięcy, no ale jednak no, to musiałem zrobić, no bo nie wiedziałem, że tą pasę jeszcze tak dobitnie będę miał na polturzu ustawioną. Teraz tylko czekam na pieniążki od tego gościa. Ja dokładam 12 tysięcy bodajże. I mamy temat zamknięty, więc pasa ponad 30 tysięcy, prawie 40 tysięcy pasa pochodzi. No szczerze, najdłuższa maszyna jaka jest na moim gospodarstwie i dość niedługo będzie w takiej cenowo, takiej cenie taka maszyna. No ale no jednak powiem szczerze, robotę robi ta kostka sporą, bo też duże kostki, wygodne. Chcę poszukam, pytam się tego gościa, bo jeśli sprzedawał. Jestem strasznie ciekaw, czy nie miałby takiej maszyny do zbierania kostek. Wiecie o co mi chodzi? Jaki taśmocią, czy tam taka łapa, która właśnie podaje kostki do takiego zbiorniczka. Nie na to natując. Ale może kojarzy się ktoś, no, o co mi chodzi. Może by takie coś miał. No to by też mi to wspomogło, tak? To by też prawie 20 tysięcy, no ale co miałem, zainwestowałem już tyle pieniędzy w pasę, która miała kosztować 14, wyszła finalnie 36 tysięcy. Mam 28 i ja daję. Czekajcie, źle mówię. Nie, bardzo dobrze mówię. Bo 28 tysięcy będzie ogólnie, bo tamte mi drugie. Równowartość prasy mi daje, w sensie sąd mi daje, to, że na te sprawy musiałem się i tak dalej. No i wiadomo, oddaje mi moje pieniążki, czyli mam 28 tysięcy. Nie wiem, czy mam jakoś tak dziwnie, że aż tyle pieniędzy mam zwrócone, no ale może przez to, że było raz trzech, ta równowartość jakoś tam fajnie wychodziła, nie wiem. Nie wnikam w to. Fajnie mi wychodzi, że ja dajesz ogólnikowo 4 dychy, tylko 12 tysięcy układam. Tak, chyba ktoś musi już tam nagadali. No i to 12 tysięcy będę dokładać, więc ja sobie to elegancko będę mógł na spokojnie wszystko ogarnąć. Mogę przelać pieniążki, ja bym chciał ogólnie całość razu. Bo tak niecałe 10 tysięcy euro będzie miał, tam chyba 8, 900, 9 tysięcy euro będzie miał za tą pracę. No tak na pewno to powiedzmy, że tak powinno, a czym mi się zdaje być. Tak powinno wychodzić. Czekajcie, może byśmy się tak jakoś fajnie tu przycięli, byśmy tą zagajniczek sobie tu wycięli, bo jakoś miałem na prosto. Tak miałem jakieś więcej nogi, bo troszeczkę mnie to drażni. Znaczy drażni, inaczej. No lepiej później do ogólnego pasowania, czy tam, znaczy inaczej, osoba, która siedzi, będzie pasować, czy nieważne z chęcią, to pracownik, to sam osobiście przyjedzie, no to będzie miał dużo lepszą wygodę niż miałbym teraz to robić. Kostki, no powiem szczerze, to jest chyba teraz aktualnie największe pole, jakie mam na gospodarstwie. Bo nie wiem, czy tam to jest większe, ale chyba zdaje mi się, że chyba to jest większe. Słuchajcie, żebym jakoś kusi po prostu pojechali, bo mi to drażni. Że powiedzieć, że sobie ze mną chwilę. Z tego względu, żebyśmy jakoś tutaj powiedzieć jakoś tam mniej więcej środek tego pokłosu mieli. Później ładnego dopasowania. Ogólnikowo. Ale fajnie. On jest naprawdę fajnie oddaje. Myślę, że tego to będzie gdzieś dwa szczepy, trzy szczepy nadbędą tego owca, więc no tutaj jak najbardziej na plus owiec. Podejrzewam, że zostanie na dłużej na moim gospodarstwie. Naprawdę będzie, mi się zdaje, opłacalny co do właśnie moich zbiorów. Jako główny zarobek właśnie ze zbożowym, no, nic więcej nie sieje poza ze pszenicą, jęczmieniem i owcem właśnie.
Bo no fajnie będę kurna rzepak ciął, a na rzepak wyjmować teraz pracownik, wyjmować kombajn? Nie można, nie mówię, że nie, ale no jednak to lekko przegięcie było. Żeby takie rzeczy właśnie uogarniać. Dobra, no nie jest źle. Troszeczkę tego owsa jest. No tu mi się, nie wiem, czy przyczepy mi się będą. A trzy przyczepy to powinny być do tego owsa. Więc po 1200 bodajże to jest. No to powiem szczerze. Ciekawie. Naprawdę będzie ciekawie. Ja tylko będę chciał zaraz iść zobaczyć. Czekajcie, ja sobie wyłączę już ten kombajn, bo będziemy skończyć. Ale chcę zobaczyć, jak to jest land. Chwileczkę. To jest land. 200. To koszt ile? 25 tysięcy. No to jesteśmy w stanie, podejrzewam, na spokojnie po sprzedaży księżyca, chciałem powiedzieć, po sprzedaży owsa wziąć sobie, ogarnąć, zakupić te pole, po prostu kupić prawdopodobnie za gotówkę pole i będzie renacko chyba. Ale w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle, jeśli taki odcinek by się spodobał, wstać jak ja, były rekomendacje, dzięki za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka, na razie, cześć.